Cześć Wam, dzisiaj jam jest w Wizu, wizu a nie widzę Was w grze, która nazywa się Genshin Pack Serio, O tym samym tytule, i zacznijmy od tego, że. Co tu się odwaliło tak w ogóle? Czemu ja jako jedyny nie wiedziałem, że u mnie wczoraj była impreza? Znaczy. Dowiedziałem się, jak się impreza zaczęła, ale. Zapukali mi do drzwi, fajnie, okej, okay, cześć Kasu, Loro. O, właśnie, trauma wczorajszego dnia, trauma wczorajszego dnia. Cześć, bo ja tak w sumie. Kim jesteście? Tak, Anarena i Jumę. Jezu, widziałem zdjęcia na arenę i Jumy faktycznie nie widziałem. Tak mi głupio było! Masakra! Nie, no to, jest... to było najgorsze! Cała reszta! Zaszmy się nad tym się jeszcze nie pracować! To było miesiące roboty jakieś, znaczy Jumy potem opowiadała, co tam się działo z przygotowaniem tej całości, ale... Ta skrzynka, te wszystkie rzeczy, te zagadki, ile osób do zorganizowania, żeby czytało, znaczy czytało, odgrywało kwestię, to było granie w tym momencie Voice acting, zrobiliśmy Voice, znaczy wy zrobiliście Voice Acting, ja tutaj byłem tylko na przejażdżkę. Mago, bo się tyle fajnych rzeczy wczoraj, że ja nie wiem i e, no i. Dziękuję za wszystkie prezenty, za wszystkie rzeczy, które się podziały i wow! Tak, było fantastycznie, dziękuję bardzo. Chyba się przewróciła poduszka z tym. Teraz ją powinno być widać, z sial.pl z Jaśkiem. Aj nice, dziękuję, jesteście fantastyczni, jeżeli nie wiecie o co chodzi, to zapraszam, zapis streama jest na YouTubie już, po prostu ludzie mi wczoraj wbili na HT. w ramach urodzin, które miałem ponad tydzień temu, to znaczy, no tak, 8 dni temu, to znaczy 9 już dzisiaj, to, 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 to minęła doba, minęła doba od tego i zamieszania było to niemiara, masakra, ja w ogóle byłem bez telefonu w tym momencie, wczoraj miałem być w pracy, odwoływałem tak na ostatnią chwilę, bo Haduga mnie prosiła, żebym odwołał ten i, i, i został w domu tam, bo ogarniał parę rzeczy, więc Siedziałem, ogarniałem. Plan na wczorajszy dzień był taki, że ja robiłem nagrywki z wyprzedzeniem, wiedząc, że dzisiaj przyjeżdża Loro i będziemy składali kompa, więc przez kilka dni będę uwalony, więc robiłem nagrywki hurtem i wczoraj miałem montować te nagrywki hurtem. Dlatego dzisiaj rano nie mieliście odcinka z jakiegokolwiek bonusa, bo po prostu nie byłem w stanie siąść i zmontować nagranego już wczoraj odcinka z bonusa, bo jak wbili mi tam po, nie wiem, 15 czy jakoś tak, to do samego końca... Nie dał rady. Odcinki normalnie randomowe, nie randomowe powrócą. Pewnie bonusowy short był w międzyczasie, bo się działo i działo i działo. Chciałem wam powiedzieć, że jesteście fantastyczni, że dziękuję za to, co się wczoraj odbyło, bo było mega. I przy okazji gratulacje dla tych, co wygrali w bingo, bo wczoraj podczas tej całej akcji, podczas tego streama ludzie tam bawiący się w tle zaznaczali sobie bingo z moich tekstów, z rzeczy, które poszły od pozostałych osób grających muszę wam mega podziękować, kawał dobrej roboty. na arena w tle Kasu, Loro, hadiuga przyszła. W sumie po streamie, więc, więc nie dorzucała się z kwestiami. Latały w tle kwestie, które można sobie było zaznaczyć do bingo jest dwójka zwycięzców z tego co wiem. Tam był w tle jakiś konkurs, o którym ja nie wiedziałem, dowiedziałem się dopiero jak to wszystko trwało, więc wzięliście mnie z zaskoczenia totalnie. Poleciała wczoraj cała masa cringe'owych tekstów. Kringeł, tak, zapraszam na to, zapraszam na to, bo to się to się podziało bardzo. No i oczywiście, no i oczywiście, żebyśmy nie zapomnieli, to dziś jest stream około godziny 17.30, może 18.00 powinniśmy wystartować ze składaniem kąpa. jak dobrze pójdzie, to może się znowu pojawi kasu, powinna być Anarena oraz Yume, jeżeli będą miały czas, chwilę, ochotę dzisiaj tutaj wbić na tego streama posiedzieć i powygłupiać się z nami, oczywiście pierwsze skrzypce będzie grało Loro składając te rzeczy za mną, ale reszta jak będzie chciała, no to będziemy się przewijali wszyscy, będzie bis wczoraj, to znaczy nie do końca bis wczoraj, ale wiecie o co chodzi. Tak, zahaczając na chwilkę o gęszcinowe sprawy, zanim pomkniemy do spekulacji spoilerów, aczkolwiek jest jeszcze jedna rzecz przed spekulacjami spoilerami, to bym wbił bodajże do notices i jest informacja o kolejnym nadchodzącym gdzie on, gdzie on tutaj jest. To będzie w eventach, tak jest. Cały Fulminating Sandstorm, myślałem, że zrobię analizę tego eventu, bo widziałem, że artykuł się pojawił, ale artykuł sprowadza się do tego, co tutaj jest napisane, czyli w sumie dla nas ważna jest data, że 21 kwietnia, czyli już niedługo dzisiaj, 19 to... Jutro pojutrze o 11 naszego czasu czy czasu serwer? jakoś tak, wystartuje i będzie trwał aż do 1 maja do godziny tam 5 chyba czasu serwera, wymagany jest rank 28 i skończony a new star approaches i cała reszta jest tak bardzo minimalistyczna, że spodziewałem się że będą no, jakieś screenshoty, filmiki, nie wiadomo co na wersji. jest dokładnie to samo, to mnie tak zawiodło jak mało co bo wstałem dzisiaj sprany po wczoraj i było takie dobra, to siądę, mam jakieś spekulacje i spoilery z rękawa przygotowane, jedną rzecz wczoraj na temat natlanu, wymontowałem więc tego wczoraj nie było, to użyję tego dzisiaj. Okej, okay, jestem gotowy. Jeżeli chodzi o spekulacje i spoilery, to dajcie mi rzeczy niespekulacyjne i patrzę: O jest! Fulminating Sandstorm. zobaczę co tutaj jest, jest takie. Dobra, nie jest. Nie jest. Więc przeskoczmy do ostatniej rzeczy. Jeżeli nie widzieliście wczorajszego odcinka, to muszę wam powiedzieć, że Wizu zrobił sobie krzywdę. Zrobiłem sobie krzywdę wczorajszym wos Dostałem pingnięcia od monitorujących programów i całej reszty, że wczorajszy odcinek radzi sobie zadziwiająco bardzo źle na to, jak zadziwiająco bardzo dobrze sobie radzi. Wczorajszy odcinek ma świetne wszystkie statystyki, czy to komentarze, czy to ilość waszych łapek zostawionych. Wszystko, wszystko jest super. Poza zasięgiem, który został przez YouTube'a przycięty. Najprawdopodobniej z powodu rzeczy o których mówiłem na WOSie. To, co mówiłem, zostało rozpoznane przez algorytm, przez programy sprawdzające ze strony YouTube'a na tyle, że dostałem zaprez zasięgów na wczorajszym odcinku. Jeżeli go jeszcze nie widzieliście, tego, ja tutaj podpinam. Nie ze względu na WOS, tylko ze względu na spekulacje i spoilery, bo tam było dużo dobrych informacji, ważnych informacji, plus też częściowo rzeczy, do których się będę dzisiaj troszkę odwoływał. Więc jeżeli nie byliście na wczorajszym odcinku, to zapraszam, bo tam się działy fajne rzeczy, ale zrobiłem sobie krzywdę na własne życzenie. Z tym, że to nie było moje życzenie, to jest po prostu coś, co jest dla nas ważne i to jest coś, co nas. Ugryzie w tyłek w najbliższych miesiącach, latach, więc tak, tak. Zmienia się powoli troszkę układ sił. I warto o tym wiedzieć z wyprzedzeniem, więc przechodząc dalej. Uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje. Pamiętajcie, że co się zobaczy, to się nie odzobaczy. Co się usłyszy, to się nie odusłyszy Weźcie wszystko z wielkim przymrużeniem oka, jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tych informacji. Nie wszystkie. Niektóre mogą być trefne od samego początku, a inne mogą być prawdziwe w momencie wycieku i zmienić się do chwili wejścia na serwery live. Poleciałem chyba najstarszą wersją tej formułki, więc zacznijmy od Please Enjoy TCG, to jest oczywiście gra słów. Mam nadzieję, że, że, że ktoś wyłapał, że chodziło mi o Enjoy, ale mamy rzut kolejny kart, które powinny się pojawić już w najbliższym czasie i wśród nich są właśnie tam różne nowe animacje do Andrew i ten pokazane, więc jeżeli jesteście zainteresowani tymi kostkami, całymi hypostazy, czy właśnie Andrew, czy, czy innymi tymi, to jest wysyp nowych pokazanych, znaczy nowych pokazanych. Wiedzieliśmy, że one się zbliżają, tylko nie widzieliśmy ich jeszcze i teraz są co więcej. Przy okazji tego TCG i przy okazji karty z Andrew kolejny raz przypominam, że to nie jest ostatni raz, kiedy z tą postacią konkretnie będziemy mieli do czynienia. Z nim jest co fajnego w drodze i niektórzy mocno spekulują, że to będzie jedna z abysalowych postaci, z którą będziemy mieli kiedyś znacznie, znacznie więcej do czynienia. Do tego może zaraz i w tym TCG wątku jeszcze warto podkreślić, że to w większości jest związane z tym eventem, jaki będziemy mieli w aktualizacji 3.7 oczywiście, czyli jest cała masa, jest wysyp nowych asetów, które powinny się już niedługo pojawić, już powinniśmy je zobaczyć w nadchodzącej, nie, nie o w nadchodzącej aktualizacji i ze śmiesznych rzeczy to są bardzo kotkowe asety, więc niestety nie jestem w stanie Wam ich tutaj wkleić. Nie jestem w stanie wam tego pokazać, ale są fajne w większości, takie jakieś podłóżki z koczymi łóżkami, na których kotek jest coś tamten. Więc to jest związane z nadchodzącym eventem i to jest na dobrą sprawę, można by powiedzieć, że fajne stickersy, troszkę narysowane w tym stylu, co był filmik z, z Karamuszem, jak był ten kotek, były te liski, była ta cała opowieść. To jest ten styl rysowania, który co jakiś czas w jakiejś animacji od Micho i Osią przywija. Nie, nie, tak, siądźmy bliżej Marli, jak siedzieliśmy na początku. O, 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 tutaj jest. I ja jestem zachwycony, więc to coś. W ramach naklejek, jak już mówimy o naklejkach, dostałem wczoraj od Sejmona całą masę naklejków i naklejk... to są mega! Znaczy nie tylko od Sejmona dostałem tych naklejek od groma, od różnych osób, więc e, tak, ale jako, że pamiętam wycinanie przez Sejmona, to mam zakodowane Sejmonowe naklejki. Oj Dzięki że Wracając, to coś jako naklejki byłoby idealne, więc te kotki są mega. Przechodząc do Andrew troszeczkę, bo stwierdziłem, że jak już dzisiaj jest taki bardziej lelawy dzień, to jednak ruszmy ten temat. Są ploty, kolejny raz na temat Andrew. I tego, że on w innej formie, jeżeli chodzi o wygląd, że będzie miał swój bonusowy wygląd i z tą postacią będzie mogło się podziać coś więcej. Nie pierwszy raz do mnie docierają tego typu informacje. Nie wiem, ile w tym prawdy jest. Wydaje mi się, że Michojo nie przez przypadek nadało tej postaci fajnego charakteru, tak żebyśmy go polubili i załapali odzew, że to jest fan favorite, że ludzie bardzo Angel lubią. Będziemy mieli z nim coś więcej, nie tutaj, nie w nadchodzącej aktualizacji, ale głosy są takie, ja bym stawiał, że to chodzi o Natlan, może w Fontaine coś będzie, ale przy okazji Natlanu coś powinno się podziać bardziej, bo on już ma swoją formę ludzką, to jest oczywiście przebranie, nie iluzja, ale jest mowa o... Innych formach dla kilku postaci, że one będą inaczej wyglądały. Jest wynotowanych kilku NPC-ów, którzy mogą być grywalni. Nie chcę mówić, czy na tej liście jest Andrew, bo tutaj wchodzimy bardzo w sus sferę, ale jest inna postać, z którą mieliśmy styczność. Każdy praktycznie musiał go tam spotkać, jeżeli jechał z fabułą, Jest informacja, że on ma inny wygląd i jest na liście postaci, które potencjalnie mogą być grywalne, więc to jest temat, który kiedyś poruszymy, ale przy okazji tego ludzie, którzy dawali mi te dane, mówią, że tutaj oni się spodziewają, że na tej liście też jest Andrew pod inną nazwą i nie są w stanie powiedzieć kto to jest, ale spodziewałem się, że tutaj ten kolo konkretnie powinien być, bo się rzeczy zgadzają, takie jak żywioł, jak nawiązania do konkretnych skilli od Abysali, więc tutaj są różne zagrania i mocne kopium ze strony niektórych jest, że z Enju będziemy mieli więcej, może jako NPC, może coś więcej, więc ja wizu kopium najbardziej ze wszystkich w tym momencie, no ale ale nie nastawiam się, chciałbym chciałbym bardzo nie nastawiam się. Przeskakując dalej mamy kolejną wersję ramówki na aktualizację .7 w momencie kiedy Nagrywałem wczorajszy odcinek poleciała poprawka od strony oczywiście Team China z kolejnością, tak jak mówiłem wczoraj, że Kirara we wszystkich wersjach, które ja dostałem i również od swoich dostawałem, jest sugerowana na drugą połowę aktualizacji. To jest pierwsza wersja, którą zobaczyłem, że Kirara nie jest spekulowana na drugą połowę, wręcz przeciwnie, jest na pierwszą wpisana wraz z Joimią i Yae, czyli ta ostatnia wersja od Team China, którą mieliśmy Al plus Kazucha oraz Joimia i Yae i wraz z nimi Kirara to jest to, co dostajemy teraz, tylko zamienili ich kolejnością. Najpierw.

I Kirarą, a w drugiej połowie Alhaitem i Kazucha powracają. Niektórzy będą zachwyceni widzę w Waszych komentarzach, że niektórzy są bardzo pozytywnie nastawieni do tej kolejności, inni będą tak troszkę nie bardzo. Z mojej perspektywy, jedyne co mi nie pasuje, że ja po prostu nie potrzebuję kolejnego łuku dla Jojki, już go mam, więc nie będę rolował po katalysty dla Jajemiko, bo nie potrzebuję dubli tamtego łuku. Niestety to jest jedyne na nie, jeżeli będzie ktokolwiek inny w tym zestawieniu czy Al czy kazucha, rólu, szczególnie kazucha, roluje bardzo, 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 jeżeli chodzi o to, to trzymam rolki i będę leciał aż do do Fontaine. Dajcie znać co myślicie o odświeżonej wersji ramówki do aktualizacji 3.7. Przy okazji też przypominam, że to jest na razie to co da się tam wywnioskować z Insajdu. Zdaniem Team China to jest na chwilę obecną poprawne. To się bardzo może zmienić zarówno postacie, które na tym bannerze są jak i kolejność. Nie przywiązywałbym do tego jeszcze takiej bardzo dużej wagi, ale wraz z tym poleciały informacje na temat postaci czterogwiazdkowych, które powinny się tam pojawić i broni przy okazji. Więc jeżeli chodzi o pierwszą połowę i, I jajemiko wraz z Yoimią to tutaj powinniśmy. Być Yunjin, Shikanoin Heizu i Kirara, oczywiście. Więc to jest ten zestaw, na który ludzie się mogą czaić. Wydaje mi się, że całkiem niezły zestaw, bo Yunjin znajduje swoje zastosowanie, ludzie ją zauważyłem, że lubią. Ja tak jakby przeszedłem do porządku dziennego nad jej istnieniem, a ludzie dalej się hypują tą postać. Znaczy, hypują to jest złe określenie. Jest potrzebna do konkretnych buildów, do konkretnych drużyn. Shikanoin Heizou ma swój fandom. Kirara to jest nowa postać, więc tutaj będzie zainteresowanie. Przy okazji te dwie piątki, które mamy, to są dwie piątki, które były raczej troszkę bardzo skrzywdzone na bannera. Czyli Yoimiya, która chyba miała największego pecha Czy największą niechęć od strony Mihojo Aż do dechy No i jaemiko, która też nie ma najlepszej prasy Głównie ze względu na to, że jej elemental skill Jak był zbugowany, tak dalej zbugowany jest A przez wejście Dendro stała się dość mocna Więc Mihojo nie zamierza jej naprawiać i poprawiać Więc to jest postać, która nie... Działa tak jak powinna, a no, jest jak jest. Jeżeli chodzi o bronię, no to tutaj mamy tak. Łuk oczywiście dla jojki, kagura zwaryty dla Jaemiko. Jeżeli chodzi o czterogwiazdkowe, to jest rast jako łuk spekulowany. To bardzo sustu. mi się wydaje, że trudno na chwilę z określić, co by tu mogło być. Katalyst od fawoniusów, włócznia ta Monsmoon, czy jak ona się nazywa? Momencik, sprawdzę, ja ją mam. Wavebreaker fin tak się nazywa Monsmoon, to chyba jest. Łuk, tak. I tego łuku nie będzie, tu będzie oczywiście Rast. No i jeżeli chodzi o Claymore, to dostaniemy Rain Slashera, czyli taki zestaw jest spekulowany, z tym, że bronie mają znacznie większą szansę na zmianę. Nawet jeżeli postacie będą się zgadzały, no to z bronią jest niższa szansa, że pojawi się to, co tutaj dostaliśmy. Jeżeli chodzi o drugą połowę, to oczywiście zapowiadany Alhajtem wraz z Kadacharą Kazuchą, a w dopełnieniu dla nich będzie Chongyun, czyli... no okej, okay. ma Toma chyba najsłabszy element tego banera, chociaż z Tomą pewne element. Toma to jest taka decha na sterydach na chwilę obecną, jak to ludzie oceniają, więc to też nie jest tak, że to jest najsłabszy element tego banera. I Yao Yao, którą niektórzy bardzo, bardzo chcą na wyższą konstelację tam jeszcze podłapać i widzą w niej sens i zastosowanie, więc to też nie wygląda na to, żeby czwóreczki były tutaj bardzo mech. Wręcz przeciwnie, wygląda to bardzo, bardzo sympatycznie. Jeżeli chodzi o bronie spekulowane, to tutaj jeszcze większe ryzyko, że to się może zmienić, bo to jest jeszcze bardziej oddalony baner. No, ale jak się spodziewacie, będzie oczywiście miecz dla al no bo jaki inny miecz miałby być, no i Freedom Swarm, czy jak się nazywał tam miecz dla Kadehary Kazuchy więc dwa mieczyki się tutaj pojawią dla tych bohaterów. Oprócz tego łuk Munsmun wspomniany, dlatego miałem go zakodowanego. Miecz jednoręczny to będzie Flet, chyba najsłabszy element tego banera. Włócznia fawoniusowa, ta tutaj, o ta tutaj, tutaj, tutaj. Jeżeli chodzi o katalyst, to Witsit, bardzo dobry katalyst, jeden z lepszych czterogwiazdkowych w ogóle. I Claymore, którego, a nie mam, myślałem, że go nie mam, Aquamaru, więc to Powinno być, będzie sporo tych wodnych broni, takich bardziej właśnie Ala i na To jest spekulacja, to się bardzo może zmienić. Nie przywiązywałbym do tego wagi na chwilę obecną, z tym, że informuję was, jak jest, bo może komuś ta wiedza będzie potrzebna. Przeskakując dalej do tego, co najprawdopodobniej jest gwoździem dzisiejszego programu, czyli to, co zostało wycięte wczoraj. Natlanówki mamy informacje na temat tego, co powinno mieć miejsce z postaciami z Natlanu, więc przede wszystkim spora część postaci, szczególnie żeńskich, jest opisana jako Shakira XP, czyli będziemy mieli Shakirę, wiecie, bioderka, ruch bioderka kamity, animacje i tak dalej. To jest coś, co się gdzieś tam w żartach pojawiało wcześniej na likach, spekulacjach i spoilerach i wygląda na to, że to nie tyle był żart, co to jest coś, co będzie faktycznie miało miejsce. Co więcej, jest już w dolnej części ciała o kilka rzeczy, które bankowo będą miały miejsce, więc dostawałem informacje wcześniej i tutaj z tego źródła również się potwierdzają, że będzie widać bardzo dużo skóry na postaciach. Te postacie, które będą, będą miały dziwne stroje nawiązujące do motywów z obu Ameryk, szczególnie z centralnej ich części, czyli Majowie, Aztekowie, ale również motywy afrykańskie, więc stroje będą, ale będzie to podejście z perspektywy co zrobić z tymi strojami, żeby one były fajne, czyli będzie to faktycznie cultural appropriation, czyli weźmiemy jakieś konkretne stroje i zrobimy z nich bikini i tego będzie tutaj dużo, przynajmniej takie informacje leciały do tej pory i te liki to potwierdzają, może to się zmienić i może to być oczywiście niepoprawne, ale z tej strony, z której ja dostawałem informacje i z tej strony, z której to teraz leci od Team China również, wygląda na to, że będzie tego dużo, to jest jeden z problemów, które będziemy mieli z natlanem. Drugi problem jest taki, że to są postacie faktycznie inspirowane kulturą Majów, kulturą, no, obu Ameryk i Afryki częściowo, wulkany, nie wulkany, ale jeżeli chodzi o karnację większości postaci, konceptartów, nie modeli, jeszcze nikt nie widział modeli, przynajmniej nie z tych, od których ja dostawałem informacje, to tutaj jest, że one są blade, jak jasna ciasna. Te postacie będą miały jasną tonację skóry, więc tutaj będzie ogromny ból dolnej części ciała na Twitterach i nie Twitterach, ludzie będą mieli z tym problem. Jeżeli wam to przeszkadza, to będzie. Wam to przeszkadzało bardziej, bo tutaj, jeszcze bardziej niż w sumeru, będziemy szli w kierunku motywów kojarzących nam się z kulturami, których przedstawiciele mają raczej ciemną karnację, więc, więc to, to tak, nie? Jeżeli wam to nie przeszkadza, to. to... No to okej, okay, to to, 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 to nie będzie dla was to robiło różnicy. No i tutaj jest jeszcze tylko info, że inspirację kulturą mają wpływ z obu Ameryki, i Afryki oraz Australii. Mówimy o rdzennych tych, tych bronie. Możliwe, że bronie jako bronie, możliwe, że jako gadżety używane, tak jak macie kolej, która rzuca tym swoim bumerangiem. Tego typu motywów ma być więcej. Jest też info na temat co najmniej jednej postaci, która z tym bumerangiem, czy latawcem, czy bumerango-latawcem robi bardzo ciekawe rzeczy, jeżeli chodzi o trawers przestrzeni. Więc jeżeli dłużej graliście, tak się ta gierka nazywa? Black Desert. Tam jest jedna taka krasnalkowa postać z dużym boomerangiem połączonym z deską surfingową czy co to, to to jest. Nie widziałem za bardzo tego w akcji, ale patrząc na opisy i różne rzeczy, które dostawałem na temat Natlanu, bardzo mi się skojarzyło z tamtym krasnalkiem. Więc tak wam tylko mówię, że tego typu rzeczy gdzieś tam mignęły. Niekoniecznie będzie to główny motyw przywodni Natlanu, niekoniecznie dostaniemy to od razu, niekoniecznie w ogóle to wejdzie do gry, bo ja mówię o konceptartach, które się przewijały, co oznacza, że to są rzeczy, które są rozwijane do tego, żeby do gry trafić niekoniecznie wszystko z tego do gry trafia. Dobre ludzieły, tutaj wyciąłem cały jeden segment, bo jest z nowego źródła od ludzi, z którymi wcześniej nie miałem informacji, więc stwierdziłem, że zweryfikuję to dwa albo trzy razy, zanim to powiem na głos, bo tak troszkę wziąłem na wiara i kapnąłem się, że wiem, że jestem dzisiaj zmęczony, i sprany po wczorajszej imprezie i wczorajszym streamie i w ogóle emocje mnie jeszcze trzymają, ale zasługujecie na to, żebym sprawdził wszystkie rzeczy trzy razy, Zdarzały mi się babole, ale w tym momencie to celowo bym puścił wręcz babola, nie sprawdzając drugi trzeci raz tego źródła. To, że zgłosił się do mnie ktoś nowy i rzucił mi informacjami niekoniecznie jest mądre i dobre na chwilę obecną, więc przeskoczmy do fanartów, które się pojawiły. Dostałem, może nawet tutaj nie będę tego wklejał, tylko dostałem arta z pytaniem Wizu-Wizu, czy to jest prawda, albo czy to jest prawdopodobne, czy to może być koncept art zbliżającej się postaci. Bardzo szybko udało nam się zweryfikować, że nie, że to są arty od Ewi Cioko. Chyba tak to się będzie czytało, więc będziecie mieli link na dole w przypiętym komentarzu do osoby, która tworzy tarty. Jak widzicie, są świetne. Konkretnie to, co dostałem, to było to. I tutaj pierwsze co zwróciło moją uwagę, to jak to uszko jest złamane, jest takie. Dobra, to nie jest ani koncept tarta, ani cała reszta. To było tak ścięte, że nie było widać tego commission from cała reszta, więc wiecie, gdzie tego szukać, wiecie, co to jest. Mocno nawiązujące do gęsina, macie połączenia z Genshinowymi elementami. A już pomijam całkiem logo u gry, ale, ale jest jak jest. Jeżeli chodzi o pozostałe prace, na przykład ta jest fantastyczna, kojarzy mi się. Z jednym webtoonem, który został mi podesłany, który tak, troszkę ostrożnie czytam, troszkę nie, ale jak się przyglądacie, co my tutaj mamy, niektóre postacie są, no, no widać, że, że, że nie. Inne postacie są takie, że kurczę, a może, a mogłoby być coś w tym, jakby było w niższej rozdzielczości, bardziej rozpikselowane, to ludzie mogliby się dać nabrać i bejtować, więc jest cała masa bardzo fajnych pracek tutaj. Niektóre są takie, że faktycznie mogłyby być czymś z Genshina i człowiek byłby zachwycony. Inne są po prostu, o, ten, ten ten, ten jest Tłomo, czy jakąś się nazywał, ten to najwie... Tomo, go nazwali, czyli Przyjaciel to nie jest imię przyjaciela Kadehary Kazuchy, tylko on jest tak określony, dlatego że po japońsku tomo to jest e, przyjaciel. Jeżeli dobrze pamiętam, jaki był deal z tym bohaterem, no i Kotek, oczywiście Kotek tutaj e, był numerem. To, tego jest więcej? Nie, a tu jest do kliknięcia, więc można te pozy i te postacie pooglądać na kilka sposobów, bo, bo osoba stojąca za tym wstawia to hurtem i wydaje mi się, że tutaj artystka kawał dobrej roboty wykonała. Podoba mi się to, zostawiam linka, mam nadzieję, że polecicie i zostawicie troszkę miłości, aczkolwiek jak widzę tutaj ogromną popularność, więc nasze głosy miłości nie zostaną raczej zauważone w tym tłumie. Mimo to jesteście awesome, ja was widzę, jesteście fantastyczni, bardzo dziękuję wam za to, że jesteście, bo przechodząc dalej, na chwilę obecną mamy tego deala z kreskówkowcami i tam jest ten ich Crystal Fanart dwójeczka, gdzie nasza kochana, uwielbiana Gadi jest w jury i możecie zobaczyć, co się dzieje na kolejnych etapach konkursów. Aaaa, jestem na montażu i zapomniałem o jednej bardzo, bardzo ważnej rzeczy. Dzisiejsza miejscówka została podesłana przez niebinarnaby Bestia, pozdrawiam cię mocno i serdecznie. Jesteś osom. Awesome. A ja ze swojej strony chciałem Wam przypomnieć, że wciąż trwa daily check-in web event jeżeli otaczacie wszystko od początku miesiąca aż do teraz, to dziś jest dzień 19, co oznacza, że wszystkie Primożemcy powinny być już za nami, jeżeli logujecie się codziennie. I żebyście nie zapomnieli wbić do plecaka do zakładki z gadżetami, żeby sprawdzić jak długi cooldown pozostał Wam na parametryk Transformerze. Korzystając z okazji chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym. Jak widzicie jestem dzisiaj troszkę, troszkę niedysponowany, troszkę sprany mentalnie, psychicznie i fizycznie, więc jest. Staram się, udaje się ciebie wszystko w tym momencie nie wiem jak bardzo to widać i jak dużo tego wszystko jest ale dziękuję jesteście fantastyczni dzisiaj jak jeszcze chyba nigdy doceniam to że jesteście doceniam to co zrobiliście bo to co się wczoraj podziało to jest masakra to jest to, to, to jest wczoraj, jeszcze jest dzisiaj ze składaniem kompa, Jesteście mega, dziękuję. Lisi magowie, wasza magia jest potężna. Lisi arcymagowie, wasza magia jest arcypotężna. Lisi twitcher naucie, wasza maga jest twitcher potężna. Jesteście osom, awesome, arcyosom, awesome, twitcher osom, awesome. jesteście fantastyczni. Dziękuję wam za wasz wkład w ten kanał. I co widzimy się dzisiaj, gdzieś koło 17.30, gdzie będziemy odpalali się ze składaniem komputera. Ile nam się uda, tyle nam się uda zrobić dzisiaj. Prawdopodobnie nie złożymy całości na raz, no bo to dwie godzinki to będzie mało na złożenie kompa. Zobaczymy jak wyjdzie, jak nie będzie żadnych problemów technicznych, to może dzisiaj, może jutro skończymy, a jak będą problemy techniczne, no to może gdzieś tam w przyszłości. Zapraszam na streama. I to jest prawie wszystko, co ja dzisiaj dla was mam przygotowane, bo jeszcze stream oczywiście wieczoriem, więc życzę Wam miłego dnia, dobrego jedzonka, świetnych pięciogwiazdkowych rolinich. Boże krędzi wam sprzyja. Do następnego jesteście osą awesome, uwielbiam was i hej! We had no time to say goodbye. So let's not call it that. Oni nawet wczoraj przyszli z papierowymi kubeczkami, żeby, żeby było gdzie montować, co montować, a nie wykorzystując szklanek i kubeczków ode mnie, zakładając, że się będzie biło. I nic się nie przewróciło i nic by się nie rozbiło, haha! Ha!